Zatrzymanie dwóch prezesów firmy Netline oraz naczelnika komendy głównej, z komendy głównej policji zajmującej się informatyzacją, oznacza, że operacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotycząca tzw. infoafery weszła w fazę decydującą, tzw. realizacji. Firma Netline to jest firma, która właściwie powstała z niczego. W 1998 roku została założona za sumę dosłownie 100 złotych. W ostatnich latach urosła do niespodziewanych wyników. Jej zyski były gigantyczne. Teraz okazuje się, że ta firma, kiedyś niegdyś firma Krzak, swoją pozycję zbudowała w dużej mierze, czy też mogła zbudować w dużej mierze na korumpowaniu urzędników państwowych. W tym korumpowaniu tych, którzy powinni być odpowiedzialni za to, żeby korupcja nie dochodziła do skutku, czyli policjantów. Jest to rzecz przerażająca, ale dobrze, że wreszcie państwo wzięło się za infoaferę i należy oczekiwać w tej sprawie następnych aresztowań. Miejmy nadzieję, że wszyscy ci złodzieje i łapówkarze znajdą się za kratkami.